Siemano, witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj nie będzie ujęć z drona. Dzisiaj mamy Q&A, czyli pytania, jakie moglibyście nam zadać. Ale nie zadajecie. I tak właśnie, zaczniemy sobie od pierwszego. Ktoś mógł rzeczywiście zadać takie pytanie. Dlaczego vlogi są tak rzadko? Dlaczego vlogi są tak rzadko? Mamy dużo jakby innych rzeczy do roboty, w tym na przykład nagrywanie płyty. I tak naprawdę woleliśmy się skupić na tworzeniu materiału i dopracowaniu niż siedzeniu i myśleniu, co by fajnego tutaj nagrać. Nie? Czyli w skrócie mamy inne rzeczy do roboty. Pytanie drugie. Jak poszło nam na Brutal Vision? Ja przypomnę, Brutal Vision to był taki koncert, gdzie prosiliśmy was o głosy, można było tam na nas zagłosować. Brutal Vision to jest sampler, składanka wydawana przez Noisegate Records i byliśmy wytypowani do półfinałów. Prosiliśmy o wasze głosy, no ale nie dostaliśmy się i po prostu nic z tego nie wyszło fajnego. Natomiast dziękujemy, że na nas zagłosowaliście. Taki w sumie komentarz, który można powiedzieć do tego, to jest to, że jednak głosowania, wszelakie głosowania internetowe na zespoły to jest zło straszne, bo no bo co, no bo to skłania do jakiejś takiej trochę konkurencji, prześcigania się, że my musimy trochę mieć więcej głosów. Poza tym też jest taka kwestia, że jakby dla zespołu to jest takie trochę, kurde, uwłaczające, że się trzeba prosić o głosy, ej, słuchajcie, może na nas zagłosujecie, to jest takie żebractwo trochę, no nie? No tak, bo to chuja daję w sumie, a tak naprawdę robisz sobie ofiarę, nie? No. Na wejściu. No słabe to jest i no dziękujemy, bo wiemy, że parę osób głosowało na nas, no ale niestety nie będzie samplera. Całkiem dużo osób, no bez kitu, nie? No, więc... Całkiem, no, no coś tam było. Ostatni byliśmy, chyba nie. Nie chcę, kurwa, ostatni. Nie, byliśmy pierwszym zespołem, który już się nie dostał. Na tę składankę. No na 30 kapel, takie dobrze przeznaczenie. Poszło. No takie przeznaczenie. Dobra. Kolejne pytanie, jakie również ktoś mógłby nam zadać. Czy pandemia wpłynęła na działalność waszego zespołu? No Michał. No to, ale pytanie. Nie no, generalnie jest tak, że co, no graliśmy dalej próby jak graliśmy. Jak zaczęło się nagrywanie, no to generalnie przestaliśmy robić próby, no i nie wiem, czy to była kwestia pandemii, czy nie. Koncertów znaczy, nie robiliśmy, nie było parcia. Bo i tak byśmy nie robili, bo byliśmy skupieni na nagrywaniu, więc w zasadzie... A ja uważam, że właśnie dobrze zrobiła i tyle, nie? Mieliśmy czas, żeby przemyśleć jakby niektóre rzeczy związane z materiałem. Dużo pracy jest wyłożonej w poprawę jakby tego, co zrobiliśmy. I też, no spokojnie, nie? Bo jednak jest coś takiego fajnego, że słyszysz materiał na spokojnie po jakimś czasie i stwierdzasz, że to jest chujowe, wypierdamy to, nie? I robimy od nowa. Wiele kawałków zostało tych przerwionych, nie? No, tak to było. Jakieś tam zmiany tempa, zmiany w aranżacji lekkie i to wszystko jest na plus. Więc jak pandemia wpłynęła na działalność zespołu? No dobrze, w zasadzie jakoś tak nie odczuliśmy tego, bynajmniej negatywnie. Dalej, kim jest nasz nowy kolega? No rzeczywiście w ostatnim vlogu, który no, parę miesięcy temu się ukazał, powiedzieliśmy, że mamy nowego kolegę. Jest to Marcin Zdeb, który może być wam znany z zespołu Vein, ale przede wszystkim z Hell's Kitchen! Tak to ja, dzień dobry, witam was serdecznie i witam tego, że będziemy robić uszanowanie. Co tam z tym gotowaniem? To tyle. No. Marcin Zdeb był w Hell's Kitchen, nie? Tak? Da, tak, tak. Chociaż i tak każdy uważa, że byłem w MasterChefie. Więc... To jakiś ten? To powiązane, ale nie to samo. Nie. I gotowałeś dla chodnika. I gotowałem dla chodnika, tak. Czyli generalnie mamy zajebistego kucharza w zespole. Więc witamy serdecznie. Marcin jeszcze nie został oficjalnie zaanonsowany, ale wkrótce będzie. Musimy sobie jakąś foteczkę fajną zrobić. No, takie. Wiecie jakie rzeczy. Dalej, kolejne pytanie. Ile kosztuje nagranie płyty? No to na to pytanie nie damy jasnej odpowiedzi. My płytę nagrywaliśmy w systemie home recording, ponieważ mając interfejs, mając dobre mikrofony, mając przygotowane akustycznie pomieszczenie, jesteśmy w stanie sobie dużo rzeczy zrobić sami. Jak wycenić, ile kosztuje nagranie płyty? No policzmy tak, załóżmy, że nagranie jednego instrumentu, tudzież wokalu jednej partii, czy to bas, czy gitara, perkusja, na jeden numer może trwać 2 godziny. Jeśli nagrywamy x numerów, no to wiadomo, robimy x razy te 2 godziny. I potem jeszcze dochodzi czas na przykład na edycję tych śladów, jeśli tego również chcemy od realizatora dźwięku, więc to na przykład może być 4 godziny numer, może być 2. I należy to
pomnożyć jeszcze razy jakąś tam stawkę godzinową, którą ktoś będzie mieć. Nie wiem, ile to będzie dokładnie, ale no, myślę, że to już daje jakiś ogląd, ile to może kosztować. No bo też wiadomo, nikt za darmo nie będzie robił. No i zapomniałeś o bardzo ważnych rzeczach. Jakich? Czynsz, prąd, trzeba kontuzje, wody napić. No tak, więc tak samo trzeba coś jeść w trakcie nagrywania. No czyli mówiąc, że pój. No, trochę kosztuje. Ale właśnie wracając do home recordingu, no jest to zbawienne. Dużo zespołów teraz tak robi i to się po prostu opłaca, kalkuluje. Może jest trochę inna sytuacja, jeśli ktoś chce nagrywać jakieś instrumenty akustycznie, musi mieć, nie wiem, fortepian nagrywa na przykład, no to on tego w domu nie zrobi, prawdopodobnie musi mieć do tego studio. Ale tutaj pojawia się magiczne słowo MIDI. No właśnie. Można jeśli śmiało... MIDI brzmi lepiej, to po co, można, po co próbować nagrywać? Można z tego śmiało korzystać, no tym bardziej w tak zwanej dobie pandemii. Zespoły, tak jak wspomniałem wcześniej, przerzuciły się na home recording no, i dzięki nowym technologicznym. Taka zdalna współpraca, co też jakby no, czasami zespoły są rozrzucone po różnych miastach, no to to już się takim trochę standardem robi. Plus faktycznie, no trzeba tutaj nadmienić, że bardzo chętnie powracam na scenę muzyczną po dwóch latach, ponieważ kontuzje nie są mi w tym roku obce. No tak, Marcin miał problemy trochę z graniem na perkusji, ponieważ nie mógł tego robić. To nie da. Telewizja, show biznes, bycie celebrytą, no to są rzeczy, które zajmują czas. No. Tak jest. Dobra, ktoś mógłby nas również zapytać, kiedy zagramy jakiś koncert. O panie. Jutro. Jutro gramy. No, nie, jakby, no nie ma pośpiechu, no nie, bo skupiliśmy się teraz na nagraniach, tak w ogóle to nagraliśmy, tak? Teraz się przygotowujemy do tego, żeby godnie ten materiał wydać, a nie po prostu, nie wiem, wysrać go, bo już jesteśmy zmęczeni nagrywaniem. Nie, chcemy, żeby ta premiera również była przygotowana, żeby to było fajnie zrobione i jeśli zdążymy, koncert premierowy byłby fajną rzeczą. Może nam się to uda zrobić, zobaczymy. O ile nie przyjdzie kolejna fala, nie? No, może też przyjdzie. Ale no tutaj mówimy raczej od roku 2-2, nie? Tak, tak, no raczej gdzieś, zresztą tutaj nawiązując do kolejnego pytania, kiedy wyjdzie nowy materiał, no celujemy na luty, ale nie wiemy, czy się faktycznie wyrobimy, bo w sumie jest już koniec listopada, a trochę rzeczy trzeba zrobić, no i... Jakby, no. No właśnie, jak to mówią, idzie luty, chuci w dupę. Nie rymuje się. Białe rymy to podstawa. Dobra, szybkie pytanie, które akurat jest autentykiem, bo chyba zapytał mnie to kolega w pracy. Ile trwają próby? No, półtorej godziny. Półtorej godziny. No, nie, a żeby... nie, a raczej ile trzeba. Półtorej godziny to jest no takie turbo minimum, chyba że... Znaczy, no jak mieliśmy stary materiał, to generalnie odbębnialiśmy półtorej godziny, godzina i do domu. No właśnie, to nie chodzi o odbębnienie raczej, nie? W sensie, no inna sprawa jest taka, czy jak się traktuje próby, czy traktuje się jako dogranie w ekipie, czy traktuje się jako okej, ty powtórz, to było zajebiste, zrób to tak, jeszcze raz, właśnie... a ty mówisz ale co, nie? Okej, no dobra, no, czyli możemy albo tworzyć numery na próbach, albo weryfikować, jak bardzo je umiemy. Raczej weryfikacja tutaj jest dobrym, dobrym my krokiem. My to robiliśmy tak, że raczej należało się przygotować do tego, do zagrania numerów, żeby jakby nie patrzeć sobie na gitarę, co on to gra, tylko no, umiem zagrać ten numer, zgrywamy go ze sobą i graliśmy to w systemie, przelećmy dwa razy przez wszystkie numery. Z reguły zajmowało to z krótką przerwą właśnie mniej więcej półtorej godziny. No i tak to działało. A że mieliśmy salkę na Wypizdowie, to jakby cały event pod tytułem granie próby trwało, nie wiem, 3 godziny na przykład. No to jazdy były straszne. I o tym też był odcinek. Tak, ostatni. Dobra. Kolejne pytanie, gdzie jest nasza nowa salka i na to pytanie na pewno nie odpowiemy. Dlaczego? Bo tak. Bo nie mówi się takich rzeczy. Tej na kwaterę. Jest jakby no, ryzyko, że ktoś tam, nie wiem, namierzy, okradnie i tak dalej. Takie rzeczy się dzieją niestety. Niestety. No i po prostu chcemy tego uniknąć. Naprawdę pierdolę złodziei. Turbo. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Co sądzicie o rodzimej scenie metalcore? No ja pierdolę, to na istnieje. A co to jest metalcore? No metal i core. To my gramy? No, można by nas tam wpisać. Dobra. To całkiem spoko grają chłopaki. No więc tak, jest playlista, którą zrobiliśmy, nazywa się Modern Polish Metal. I ona jest chyba właśnie na naszym profilu na Spotify. Ja tam zebrałem zespoły, o których wiedziałem, że są w Polsce i właśnie z takich młodych, jeszcze nie najbardziej rozpoznawalnych kapel.
ale też grają jakby jakościowo dobrze. I przyznam, że poziom jest spoko. Są zespoły bardzo rozpoznawalne, ale są też takie zespoły, gdzie słucham na przykład tej playlisty, no nie wiem, czwarty, piąty raz i ja dalej nie wiem, który to jest zespół. Ja w sensie znam nazwy zespołów, ale nie umiem ich przyporządkować do utworów, ponieważ nie są na tyle charakterystyczne, żebym zapamiętał zespół. To jest złe. Tak, bardzo. No. Jaki Zenek Martyniów, coś? Model Polish Metal, wszystko jasne. No, także tam sobie możecie sprawdzić i nabrać własnego zdania. I jeszcze mamy takie pytanie. Ostatnie albumy, jakich słuchaliście? Czyli generalnie, co tam dobrego możemy polecić albo odradzić? To od siebie jedyne, co mogę polecić w tym roku, to Rivers of Nihil. Kogo? Turbo. Rivers of Nihil. Od drugiego albumu, drugi, trzeci album, rozwalają chłopaki system. I to jest właśnie ten zespół, jeden z tych zespołów, gdzie słuchasz ich i wiesz, że to oni, centralnie. Mm-hmm. Także Rivers of Nihil, sprawdźcie, chłopaki z The USA. USA. Ja mogę zrobić w podobnym temacie. Dwie płyty, które mi rozjebają mózg, negatywnie i pozytywnie. Pozytywnie, Bounding Fear, najlepsza płyta, polecam serdecznie, zajebiste fuj. Po prostu ciężar, szatan, wszystko. Tak, 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 czy jeszcze coś tam przodu? Zajebiste, okay. Jest w opór. A jeżeli chodzi o drugą stronę, rozczarowanie roku, no nowy Spirit Box, niestety. Przesłuchałem to 10 razy i to nie jest w ogóle to. Nie tego się spodziewałeś po singlu, no nie? No, bo singiel był taki dosyć pierdolowy, a taka wyszła delikatna muzyczka. Takie pierdolenie, no. No. Ja się nie mam tego w ogóle. Mhm. Michał, coś ciekawego? Jakaś, nie wiem, Ewa Farma, Sanach, albo coś takiego. Słuchałeś, nie? No trochę tak. No ja szczerze ostatnio mało metalu słucham, więc niestety no, na to pytanie odpowiedzieć nie mogę, bo żeby wstydu nie było. A, dobra. No mi przyszedł do głowy ostatni Limp Bizkit, który w sumie mnie trochę rozczarował, bo w zasadzie fajne są dwa pierwsze numery, a reszta to są takie trochę gnioty i jakby ta płyta ewidentnie nie ma hitów, takich jak były na przykład na poprzedniej płycie, gdzie był Duszbak albo Shotgun i to były ewidentne hiciory i na tym ostatnim albumie Limp Bizkit takich utworów nie ma. Co tam jeszcze jest? Whitechapel. Ostatnio, o tak, no, Whitechapel to jest kurwa Nickelback. Tak. Przykro mi, no kurwa, tak to jest jak ktoś z deathcore'u przychodzi po prostu na czyste śpiewy, no z litości. No nie? No. Carnifex jest spoko, też nowy. I pytanie na zakończenie. Z czego ciśniecie bekę? Michał! No nie wiem, tak na zawołanie ciężko mi powiedzieć. To zaraz sobie pomyślisz. Andrzej! Ja cisnę bekę. Chyba wszystkiego. Wszystkiego. Marcin? Centralnie z siebie lubię cisnąć bekę, plus z innych. Ja z Thermomixu ciskę bekę, straszną. Czemu z tego? Tak, są te baby, co reklamują ten Thermomix, są te lajfy. A kto to oglądasz? No właśnie obejrzyjcie sobie to. Ale jak jesteś dobrą panią domu, to robisz takie rzeczy, nie? Chyba to jak przy tym jesteśmy, to wpadłem na coś zajebistego ostatnio. Kojarzycie coś takiego jak metalowy TikTok? Nie. Obczajcie sobie. Zostawię was kurwa tej smutnej niepewności, serio. Normalnie są ludzie, którzy kurwa tak słuchają ciężkiej muzyki i nagrywają TikToki. To czy, że pokazują, ale czy, tam czy, reagują. Możemy tak zrobić? Tu się pojawi link? Klikajcie tam. Tutaj? Tam jest taki ziomek na YouTubie, który właśnie robi te rzeczy. Znaczy pokazuje się najbardziej przejebane. To jest takie mroczne fuj, że polecam. Metalowy TikTok. No dobra, no to przeszliśmy przez wszystkie pytania, jakie moglibyście nam wysłać. I myślę, że to będzie ostatni vlog aż do premiery naszego mini albumu. No bo w sumie nie będzie chyba o czym za bardzo nagrywać w międzyczasie, a mamy wciul roboty z przygotowaniem się do tej premiery. Także spodziewajcie się kolejnego vloga pewnie na wiosnę albo coś takiego, a płyty już w przyszłym roku. Mini album jest swoją drogą jako osoba z zewnątrz świeżo dołączona do grupy jest. Będzie zajebisty, jest zajebisty, już jest zajebisty, a tego się słucha. Będzie lepiej. No to strzałeczka. Bądźcie na stand-by'u. Ciao.